Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj niedziela, więc taki luźny odcinek obejście po hodowli. Dzisiaj owce wpuściłem na pierwszą kwaterę tutaj, dlatego że straszny wiatr wieje z góry. Przepraszam, jeżeli będzie słabo słychać. No więc straszny wiatr wieje. Tutaj mają wiatkę do odsłonienia się trochę od tego wiatru. Tutaj wpuszczę je jeszcze jutro, jak nie będzie tak wiało mocno. Tak, z dwa dni jeszcze tutaj je wpuszczę do tego, do trzeciej kwatery, żeby to wypasły dokładnie. Tutaj sobie dzisiaj przesiadują. Popadało w nocy, mokrawo się zrobiło, ale od jutra mają być upały, więc zobaczymy, może się uda, aby zacząć to siano roztrzepywać. Tu jest druga kwatera, odrasta po wypasaniu. No i tam jest to sianko. Trawa na siano. Tak to wygląda. Pójdziemy jeszcze zobaczyć te jarzyny. Jak tam po deszczu. Czy się coś ruszyło w górę, czy nie. O, drapią się. Opaśnik. O, dzisiaj tutaj przesiadą dzień. Na tej kwaterze. Jutro i pojutrze jeszcze je wpuszczę na tą trzecią. To ja mówię, dałem fladrę, aby widziały siatkę. Wczoraj uciekły mi z zagrodzenia. Widzicie, zmieniłem bramkę, dałem żelazną siatkę i od góry fladrę, bo była plastikowa siatka i floki zahaczył rogiem o siatkę i roztargał ją. O, tutaj nawet widać. Wyszły z tego zagrodzenia i siedzę sobie w domu, a tata przychodzi i mówi, że barany po podwórku biegają. No, więc trzeba było bramkę zmienić. Owiec ładnie idzie w górę. Dzisiaj ten wiatr masakrycznie wieje. Wczoraj dość solidnie wieczorem zaczęło padać. Wody trochę naleciało. Teraz wam pokażę. Przez noc napadało pół tego wiaderka. Przelałem sobie go do beczki tutaj. No i tak to wygląda. Tutaj bez zmian wszystko rośnie. Szklarni też. No i tutaj dynie fajnie powschodziły. Tu już te wielkie są, a tu ładnie wchodzą te mniejsze, chociaż ślimaki też już trochę poobgryzały. Tam następna, tu fajnie to schodzi. Czekamy jeszcze na ogórki, może zejdą. Tu jeszcze coś jest, zobaczymy. Słonecznik też już w górę ładnie idzie. Za dużo tych ziarenek nasypałem i po trzy w miejscu wychodzą, więc się go przerzedzi, jak podrośnie trochę więcej. Trzy rządki właśnie tego słonecznika. Tutaj fajnie widać ten owiec
Widać jak wiatr zawiewa, bo wszystko idzie na bok. No. Ja mówię, jutro będę, a będzie pogoda, roztrzepywał tą trawę. I zobaczymy, jak będzie szła. Jak będzie dobrze szła, to się w kostki po dwóch dniach zrobi. A nie, to się na kopy wrzuci. Tam się jeszcze skoskuje. Za tydzień będę kosił tą drugą łąkę. Tam nad rzeką, co jest. Więc też wam coś z tego nagram, żebyście widzieli, jak to wygląda. W zeszłym roku tam było już nagrane sianokosy z tej łąki. Możecie sobie sprawdzić. A za tydzień będę nagrywał nowe sianokosy. No i tak to wygląda. Za chwilę się jeszcze u kur będziemy widzieć. Do usłyszenia. Jest południe. Wiatr nadal śmiga. Po uszach gwizda, jak nie wiem. Kurki sobie chodzą. Na... Skubałem im teraz trawy i na pniaczku tam posiekałem na kawałki, żeby mi lepiej było jeść. Na tą chwilę kur jest 10 sztuk. Już fajnie się upierzyły. Już nie są takie blade jak po fermie. Z tych kolorów takich czerwonych nabierają. Kogucik jeszcze trochę się boi, ale już się przyzwyczaja. Kogucik jarzębiak. Tutaj u sąsiadki brojlery. Wczoraj, przedwczoraj już kilka sztuk zostało ubite na mięso. Kawał ptaka jest po obrobieniu, więc jest co z niego obgryźć. A u mnie kurki na jajka, na swoiste jajko, żeby było. Dzisiaj słonko świeci, ale ten wiatr paskudnie wieje. No i dobra, to chyba już na tyle dzisiaj z takiego luźnego odcinka. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, zasubskrybujcie, by być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym odcinku. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć.